Siema, no. Kurde. Prawie tydzień mnie nie było. To znaczy, na kanale pewnie byłem, bo filmy wpadają regularnie tam co 2-3 dni. Ale już nie mam żadnych na zapas. Dzisiaj wpada. Coś mi tu już się dzieje. No, filmy wpadają regularnie. No, ale nie mam żadnego już na zapas nagranego. Także lecimy na bieżąco. Trochę mam zajęć teraz w pracy, to nie jeździłem. Nie ma czasu. Ale jedziemy coś nagrać. No wiele się wydarzyło w tym tygodniu. Na przykład Glovo napisało do mnie mailowo, czy aby na pewno poruszam się tym pojazdem, który mam zaznaczony w aplikacji. No, no, a jakże by inaczej? Skuter jest? Jest, no nie wiem o co chodzi. Nawrzucali tych wyzwań. Jakieś kosmiczne sumy do zgarnięcia za kosmiczną ilość zamówień. Ja nie wiem, kto jest w stanie to zrobić. 125 zamówień w 3-4 dni. No to trzeba by maniaczyć chyba. Po 15 godzin dziennie. No i śmiałków nie brakuje, co by wykonać to zadanie. A to za tym idzie, w ogóle nie ma wolnych godzin w grafiku. Nie klepnąłem sobie od razu, jak się kalendarz otworzył. No i jest dupa blada. No i tak mam od 16.30 do 17.30, potem nie da się wziąć. Więc godzina przerwy. Nie wiem, czy nie wskoczyć na Wolta. No i potem za godzinę znowu udało się wziąć. Od 18.30 do 19.30, ale jak na Wolcie, jakbym już na Wolta wszedł i by zdawało, no to raczej bym miał awarię pojazdu naglową. W ogóle zastanawiałem się, czy nie wbić od razu awarii i nie włączyć Wolta i pojeździć. No ale nie wiem, czy na tym Wolcie coś zarobię. No tu jednak w tym Glovo wpadają te zamówienia. No nic, no zrobię. Na jutro pewnie też się nie uda godzin wziąć, więc najwyżej jutro na całe 3 godziny odpalę sobie Wolta. A dzisiaj no tak na raty pojeździmy. Godzina Glovo, godzina Volt, godzina później Glovo. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No chyba, że teraz w trakcie ta 17.30 się zwolni, no to już to włączę. A jutro cały dzień na Wolcie. Dobra, mamy tutaj pierwsze zamówienie McDonalda na Wielickiej. Godzinka się nie zwolniła. No trudno. Grzeje jak cholera. Dobrze, chociaż trochę wiaterku jest. Ale nie ma co narzekać na słoneczko. Dzisiaj ktoś rzucił posta na Facebooku. Gorąco ci. Już za parę miesięcy. I sytuacja zimy. Zasypane ulice, minus 20. Dobra.
7L Glovo. 7L Glovo. Proszę? 7L, ale już mi kolega robi to chyba. Wielicka, stary. Ale debil, ja... Dzięki, sorry. No, przypał roku. Miałem jechać na Wielicką, a pojechałem na Wadowicką. Ma, żeby tego Ubera spróbować. Też tu w komentarzach kolega mi mówił, że łączy Volta z Boltem i dobrze na tym wychodzi. No ale w Bolcie nie mam konta założonego. AL. 7L. To na to 7 będzie się chyba chwilę dłużej czekał. Dobra. 7L, tak? Tak, no. Dziękuję bardzo. To jak trzeba było chwilę poczekać, to chyba nie jest tak źle. Polonijno. Dostawał bliziutko. Dobra, palimy po tych krawężnikach, zobaczymy jakie to picie dojedzie. Dobra, żartuję, nie będę narażał żarcia klienta na zniszczenie. Dobra, tu był krawężnik. Ale nie chciałem już hamować. Dojazd po odbiór był dość długi, ale dostawa będzie szybka. Tu na wąskim tylko nikogo nie było. No i dupa. Rowerzystka, jeszcze gorzej jak pieszy. Oczywiście gałęzią w pysk. Asfalcik wydali. No i spoko.
A, bo ja ma tu gdzieś wjechać. Ja tu pewnie przejścia nie ma. A, dobra, to jest ta dziura w płocie. Okidoki. Czerwone dywany. Nie trzeba było. Dobra, jesteśmy. Teraz tak, numer 26. Są garaże, tak? Tak. 23. 21 jest u góry. Przed nami jest 16. Ja sobie obbiłem baterią. Zajebiście. Co mi się ujeb... 26. Pod 15 mam jechać. Nie no, dobrze łomi tym słońcem już przez cały dzień. W ogóle człowieku, nie myślisz co robisz. Zastanów się nad sobą. Dzięki piękne. Dziękuję. Następne, z Teligi. Neogor Kebab. Dobra, lecimy na Teligę. Nie, dobra, hamuj Franek. Za 7 minut dopiero. Oszczędzaj trochę tej baterii. No dobra, gotowe. Ładne mnie 7 minut. A jakbyś tak człowieku przed czasem dojechał, to by ci powiedział. Czas upłynął, ale jeszcze 10 minut. Nie podoba mi się odbiór w tej ligi. Może mi to się czkawką odbić, ten skuterek. Wylądujemy w Wieliczce. Weekend się uda. O, Malczan. Ty, no po drugiej stronie ulicy. Na co ja tu przejeżdżałem?
Obudź się, człowieku. Gołą wypier... złamany. Nie tu, człowieku. Takie dość. Dużo. Gdzie jest ten kebab? Szare główienko? Nie. Tutaj. Nie, do... nie, 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 nie. Bez komentarza. Dobra. Czekamy 5. 5, dobra. 5 czy 10? Tak. Nie wiem, co powiedział, 5 czy 10? 5 czy ten? Kurwa. Kurwa, słońce. Za 10 minut to mi się grafik kończy. Ja mam jedno zamówienie. 11 minut. No już biegł 11 minut, gość. Nie do wiary. Piszę na support. Aha. Napiszę, jak ja muszę czekać 5 minut w punkcie, żeby napisać coś. Wypadki, wykroczenia, uszkodzony pojazd, rozłącz się. Pocałujcie misia w dupę. Odpalamy Volta. Jak się nie będziemy bawić. No dobra, jedziemy pomału w stronę domu. Może coś padnie. Coraz bardziej chodzi mi po głowie, żeby sobie dać spokój z tymi dostawami do jesieni. Godzinę zarobione 11.66. Zawrotna liczba. No w Wolcie jest dostępność zamówień niska. Coś mi tu pisze, sprawdź później. Kurde, może Uber? Włączymy Ubera. O nie, jest zamówienie. Wielickiej na Bagrową za 25,47. Ile? No ale wiadomo, w Wolcie podają zarobek brutto. Rajdowiec. Trochę kolejka.
Telefon to chuj weźmie. Dobra, 550? No właśnie to jest to? Na Wolcie to ja... 550, aha, dobra, to on pewnie jeszcze nie wskoczył nam, bo z Wolta czasem wskoczył opóźnieniem. Ale na razie nic takiego nie mam. Mhm. Minutes later. Przepraszam, ale my tego zamówienia nie mamy w serwisie, tam się koleżanka kontaktuje z Woltem po prostu i jak coś to będziemy wyjaśniać, bo coś dobra. Jest nie tak. Ale to jaki numer? 88. Jeszcze? 88. No to spadam. Five minutes later. Daj im znać, że anuluję zamówienie. Oni to anulowali jak coś. Anulowali mi to jak coś. Dobra, mamy znowu z Wielickiej na Myśliwską. Przecież mnie trafi za chwilę szlak. Hello. Następne, 551. Z Volta będzie? 551, no. Everything? Tak. Dziękuję. Koleżka chyba za bardzo wziął do serca reklamę Rexona, że działa do 48 godzin. Przewietrz mu trochę. Dziękuję. Myśliwską 66. No to tym zamówieniem powiedzmy, że zarobimy na opłaty dla Evelstara. My się już dziś widzieliśmy na Matecznym. Byłem w trochę lepszym humorze. Trzeba uważać na ludzi, bo teraz tu połowa na bombie się porusza i w każdej chwili jakiś mongoł może ze schodów wyskoczyć. Za półtorej godziny minęło, a ja dalej mam 11.66. A jedziemy bagrami.
ręce. Dobry, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No, to żeśmy pojeździli na Glovo, na Wolcie. Nie. Jest z Wielickiej. Maczek, dobra, jadę. Może jeszcze nie wszystko stracone. A już miałem do Żabki jechać. A ja 5-5-4. Dobra. 5-5-4. Ten ziomuś, co tam ze mną zamówienie odbierał, tak się śpieszył z zamówieniem, że zapomniał sobie nóżkę złożyć. A patrzyłem właśnie przez okno, że zaliczy dzwona na zakręcie, czy urwie. Tam jakiegoś maila z Glovo w ogóle, co, zablokowali mnie? No nie. Nie zablokowali. Zwiększ swoje potencjalne zyski. Udostępnij swój unikalny link. W dupę mnie pocałujcie. Co ja mam polecać? Nawet się nie da godzin złapać. Wow, ja mam napój. Jak tu w ogóle nie ma mieszkania, 68, bo...
60. Domofon otworzył. Spoko. Dalej. Do Wolta w ogóle napisałem, żeby mi zmienili pojazd na skuter. Ciekawe, czy zmienili. Nie wiem, jak to sprawdzić. Pamiętajcie, drodzy widzowie, pieszych zawsze trzeba przepuścić na pasach. No. Nawet jak pieszy ma 50 metrów do przejścia, to warto przepuścić. Kończymy to, to nie ma sensu. Jest to jakiś... Podsumowanie tego, co ja zrobiłem? Czy nie ma? Nie wiem, gdzie się zaleci tego szukać. Finanse może, o. Po zasięgu. Biurowce zasrane. Jakieś 37 zł. Do tego trzeba będzie odjąć podatek plus glovo. 45 zł może zarobiłem. Dobra. Daj mi tylko to, proszę. I karta. Dziękuję. Smacznego i dobranoc.